Pan Krzysztof Masłowski, harcmistrz, przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Suwałki jest moim oraz Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. A rozmawiać będziemy o wizycie u skautów palestyńskich w dalekiej Palestynie. No właśnie, jak do tego doszło, bo Palestynę a Suwałki dzieli niemal 3,5 tysiąca kilometrów. Yy, to prawda. Yy, Narodziny samego pomysłu to już praktycznie yy, rok temu. Skąd to się wzięło? Otóż istnieje w parlamencie polsko-palestyńska grupa parlamentarna, której przewodniczącą jest również druhna naszego chówca, pani Bożena Kamińska, i podczas jednego ze spotkań tej grupy w, z ich odpowiednikami w Palestynie. E, Zaproponowano, czy nie znalazłoby się w Polsce jakieś środowisko harcerskie, które chciałyby rozpocząć współpracę z palestyńskimi skautami. Prawdopodobnie z racji tego, że miałem około czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu współpracy zagranicznej za czasów świetności polskiego harcerstwa tu w Suwałkach, czyli Chorągwi Suwalskiej. Prowadziłem wymiany ze skautami Dolnej Austrii. Zasugerowano mi, czy nie zająłbym się tym tematem. No i od tamtej pory sprawa rozpoczęła się. Najpierw pierwszy termin jakby upadł, ponieważ sugerowano nam przyjazd w okolicach Bożego Narodzenia, co dla naszych skautów nie było najlepszym terminem. Drugi zaś okazał się strzałem w dziesiątkę, czyli wyjazd. Po, naszym, po naszej Wiel Wielkiej Nocy, a w czasie Wielkiej Nocy obchodzonej tam przez prawosławnych, bo tamtejsi skauci są w większości wyznawcami prawosławnego Kościoła greckiego, e, chociaż wśród nich są też i muzułmanie, i katolicy. E, cały pomysł i całe prace nad nim potoczyły się już bardzo szybko, a to dzięki współpracy z panią, z panią Basią Urban Nino z organizacji, a w zasadzie z takiego umownie nazwiemy konsulatu polskiego w Ramallach i to właśnie ona była dla mnie osobą, z którą ustalałem wszelkie sprawy organizacyjne, a także była łącznikiem ze skautami tam na miejscu, czyli z organizacją Seria Ramallach, Ramallach First Group, bo tak się nazywają. Zapytam tak z czystej ciekawości, jak długo trwała podróż? A podróż trwała, powiem tak, pojechaliśmy do Warszawy z jednym z naszych druhów suwalskich samochodem, co zajęło nam, jak pewnie Państwo wiedzą, około 4,5 godzin. Następnie trochę pobytu na lotnisku i wylot do liniami, naszymi liniami do Tel Awiwu. W Tel Awiwie byliśmy po około 3 godzinach i 50 minutach, a następnie stamtąd już nasi przyjaciele z Ramallah podstawili nam busa i znowu półtorej godziny. Byliśmy późnym wieczorem na miejscu i oczywiście zaserwowano nam no, wspaniałą kolację, ponieważ byliśmy zmęczeni i, i chcieliśmy jak najszybciej troszkę. Że tak powiem, się nasycić po tej długiej podróży. Rozumiemy, że lokalna kuchnia smakowała. Dokładnie tak. Lokalna kuchnia smakowała nam przez cały pobyt w, w Palestynie. Cóż by powiedzieć? No, nie da się zapomnieć tych małych, okrągłych kotlecików, najczęściej robionych z cieciorki libańskiej albo bobu. Nie da się zapomnieć tych wszystkich pit. Nie, za, nie da się zapomnieć tych potraw, gdzie w ryżu są rodzynki, orzechy, a obok tego leży jagnięce mięso, no i oczywiście niezapomniane słodycze, hałwa, baklawa i wszelkie te słodycze robione na ciepło, ociekające lukrem, miodem, naprawdę, naprawdę raczej nie ważmy się po powrocie z Palestyny, nie stańmy na wagę. <laughs> Czyli taki kulinarny miszmasz. W Studio Radio 5 pojawiły się pamiątki z tej podróży, naprawdę okazałe, będzie można je zobaczyć również na materiale wideo na radio 5.pl Czym są te poszczególne przedmioty, bo każdy z nich ma swoją historię. Również tutaj jak się dowiedzieliśmy, poza anteną, także tę historię na granicę. No i tutaj widzę, otrzymaliśmy tak jakby jako chówiec ZHP, prawda, w suwałkach nagrodę, ale tak jakby reprezentującą województwo Podlaskie, bo widzimy tutaj Thanks to Podlaskie czyli tak jakby huwiec ZHP y, Suwałki tak wystąpił jako reprezentant województwa podlaskiego. Tak, od samego początku wyprawa miała być organizowana przez reprezentację harcerzy Hufca Suwałki. Koncepcję zmieniliśmy później. I, a, też, a też dlatego, że myślę, że być może w przyszłości to będą wspólne działania, jeśli chodzi o przyjmowanie harcerzy palestyńskich, ponieważ nasza ziemia tutaj i Suwalszczyzna, i, i, i Podlasie, to są naprawdę piękne tereny i tak bardzo kontrastowe w stosunku do krajobrazu Palestyny. Myślę, że, że nasi przyjaciele z Palestyny będą naprawdę zadowoleni. Jeśli zaś chodzi o to plateau, które tu widzimy, otrzymałem je na podsumowanie naszej wizyty od szefa Centrum Kulturalno-Sportowego Syria. E, tak, napis jest dla Podlaskiego Skauta e, od Skautów w Ramallach. Bardzo miła pamiątka. E, oprócz niej e, mam tutaj w prawej klapie mojego, mojego munduru. Odznakę tamtejszych skautów. Zawsze, kiedy podejmujemy jakąkolwiek współpracę za granicą, otrzymujemy pamiątkowe znaczki. To przez jakiś czas je nosimy. Zresztą mogą zauważyć Państwo tutaj również znaczek przyjaźni polsko-litewskiej, bo ze skautami w Mariampolu także podejmowaliśmy współpracę. Na pewno kamera pokazuje nam arafatkę. Słynną arafatkę, którą y, otrzymałem w prezencie od jednego z y, 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 skautów w Ramallach. Y, oczywiście uprzedzono m, mnie, żeby na granicy, broń Boże, nie powiedzieć, że to jest prezent od kogokolwiek z Palestyny. W związku z tym, y, y, podczas, y, powiem tak, przesłuchania w zasadzie na granicy przez oficera. Służb bezpieczeństwa. Głównym pytaniem był, które sprawiło mi kłopot, to było jedno dotyczące pamiątek, bo zawsze jest pytanie o pamiątki, skąd to macie. Więc powiedziałem, że mam w bagażu arafatkę. Oczywiście pytanie by następne: A dlaczego, dlaczego arafatkę? A kto panu to dał? Powiedziałem, że Arafatkę zakupiłem w, Jerozo w Jerozolimie. A dlaczego Arafatkę? No ale już tak żartobliwie mówiąc, miałem też w walizce z żydowską czapeczkę spod ściany, spod ściany płaczu w Jerozolimie, i myślę, że to złagodziło naszą późniejszą rozmowę. Drugim problemem właśnie było takie pytanie: dość Podchwytliwe, kiedy pan zapytał mnie: A dlaczego pan przywiózł harcerzy do Palestyny, a nie do Izraela? Postanowiłem mu też odpowiedzieć w sposób, myślę, dla niego dość kłopotliwy, ponieważ stwierdziłem, że myślałem, że pan jest opinii, iż Palestyna to też Izrael. I ta rozmowa się skończyła, natomiast otrzymaliśmy na paszporty żółte naklejki, co spowodowało, że posz, poszliśmy do szczegółowej bardzo, bardziej już kontroli. I na końcu mamy tutaj wydawnictwo, które prezentuje nam w języku angielskim specyfikę samych skautów, a także specyfikę Centrum Kulturalno-Sportowego, pod które ci skałci podlegają, ponieważ oni mają troszkę inną strukturę niż w Polsce. W Polsce harcerstwo, czy scouting są instytucjami autonomicznymi. I tam podlegają, podlegają, a to pod centra kultury, a to pod szkoły, pod takie inne instytucje. Tak na zakończenie już naszej rozmowy, tutaj spotkania, zresztą bardzo ciekawego, zapytam, czy chówiec ZHP Suwałki, pan jako przewodniczący prawda, Komisji Stopni Instruktorskich, w tym właśnie chówcu, czy są w planach dalsze podróże? Ja myślę tak, jako przewodniczący Stopni Instruktorskich oczywiście nie... Yy, mogłem być inicjatorem, ale decyzję podejmuje komendant chówca. Jesteśmy po rozmowach po tamtej stronie, w Ramalach. Z tamtej strony jest wola tego, żeby tutaj przyjechać i żeby współpraca nasza zakończyła się wymianą harcerzy. Chcieli być, mamy dwie koncepcje na przyjazd harcerzy do, na teren Suwalszczyzny i Podlasia. Pierwsza z nich to udział harcerzy, skautów razem z harcerzami w obozie na jednej z baz, zaś druga z nich to podobna do koncepcji, którą oni nam przedstawili, czyli pokazania regionu, w którym mieszkamy. Ja muszę powiedzieć to, że pokazali nam wszystko od północy do południa, a więc od Nablusu przez Morze Martwe, najstarsze na świecie miasto Jerycho, do Betlejem, aż do pobytu w Wielką Niedzielę Wielkanocną w Jerozolimie. W Jerozolimie. I kiedy rozmawialiśmy i pokazywaliśmy im slajdy, pokazywaliśmy im prezentacje pokazujące, jak wygląda suwalszczyzna i jak wygląda podlasie, to widać było taki zapał w ich oczach, że wielu z nich chciałoby te, te miejsca odwiedzić. Są już wstępne ustalenia co do wielkości grup, co do ilości opiekunów i co do tego, że raz w roku byłaby to grupa polska. Po tamtej stronie i raz w roku grupa odwiedzająca nasze tereny Grupa z Palestyny. Tak na zakończenie naszej rozmowy wspomniał pan poza Anteną o podziękowaniach. Dokładnie tak. Jeszcze raz chciałem podziękować pani poseł Kamińskiej, bo ona jakby jak to kiedyś mój nauczyciel mówił, cały czas trzymała rękę na pulsie i pomagała nam. Po drugie, dużej współpracy. I ja mówiłem to już w Palestynie. Bez pani, bez pani Basi Urban Ninio z, z przedstawicielstwa RP przy palestyńskiej władzy narodowej w Ramallah, to by się naprawdę nie odbyło. Oprócz tego na pewno pomogła nam naczelniczka yy, Głównej Kwatery, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzyni Anna Nowosad. To właśnie od nich otrzymaliśmy wiele pamiątek, które mogliśmy przekazać swoim yy, kolegom w Palestynie, a także te nasze narodowe chusty, dzięki którym prezentowaliśmy się w każdym miejscu naprawdę yy, godnie. Dziękujemy yy, Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Jerzemu Leszczyńskiemu, Komendantce Białostockiej Hronkwi, ZHP, harcmistrzyni Hannie Chorodyńskiej, Komendantowi Chówca Suwalskiego, Komendantowi Chówca Suwałki ZHP pod Harcmistrzowi Kamilowi Sokołowskiemu. No i również chciałem podziękować, bo, bo bez niego nasza flaga, flaga naszego miasta nie powiewałaby podczas tej parady. Chciałbym podziękować sekretarzowi Miasta Suwałki, panu Mariuszowi Klimczykowi. Dziękuję wszystkim, wszystkim uczestnikom, wszystkim, którzy cokolwiek zrobili, aby ta nasza wyprawa się udała. Pan Krzysztof Masłowski, harcmistrz, przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Suwałki był moim oraz Państwa gościem. Bardzo dziękuję i życzymy powodzenia w dalszych, mamy nadzieję, równie dalekich podróżach. Dziękuję Państwu serdecznie. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana.